Baczność. Poczet sztandarowy, wystąp. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, Polskim Zaborzem, dla ojczyzny ratowania wróci się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej Wasi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, polonaci biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Och, a więc szanowne grono pedagogiczne, wszystkich uczniów, rodziców oraz przybyłych gości w osobach. Burmistrz miasta Lubawa, pan Maciej Radke. Zastępca burmistrza miasta Lubawa, pan Stanisław Kieruzel. Proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, ksiądz Marcin Staniszewski. Komendant komisariatu policji, pan Artur Sibilewski. Dyrektor miejskiego przedszkola, pani Magdalena Pankowska. Przewodniczący Rady Rodziców, pan Krzysztof Zieliński. Drodzy uczniowie, nauczyciele, goście. Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Elżbietę Kowalkowską. Serdecznie witam was, drodzy uczniowie. Witam rodziców. Witam grono nauczycielskie wszystkich pracowników szkoły. Dla was, moi drodzy uczniowie, ten dzień jest jednym z ważniejszych dni w waszym życiu uczniowskim. Rozpoczęcie roku szkolnego. Odpoczęliście przez 2 miesiące. Jeszcze gdzieś tam brzmi muzyka, której słuchaliście w wakacje. Nowe przyjaźnie, które zawarliście. A teraz już wracamy do naszych szkolnych murów. Wracamy z głowami nabitymi marzeniami. I chciałabym, żeby te marzenia, które macie, oczywiście dotyczące naszej szkoły, żeby to się wszystko spełniło. Żebyście mieli dużo siły, dużo wiary w siebie
i sprostali temu, co sobie wszyscy wymarzyliście. Ale pamiętajcie, nie każdy wrzesień był tak radosny, miły, słoneczny. 1 września 1939 roku uczniowie nie poszli do polskich szkół. W tym dniu rozpoczęła się II wojna światowa. Wojna, która pochłonęła wiele istnień. Byli to ludzie dorośli, młodzież, były też dzieci. Oddajmy im hołd minutą ciszy. Dziękuję. Tak was kochają, a nauczyciele pragną, żebyście osiągnęli jak najwięcej, że myślę, że te wasze marzenia się spełnią i te szóstki na koniec roku na pewno będą na waszych świadectwach. Szczególnie serdecznie witam najmłodsze klasy, naszych maluchów, które dzisiaj przyszły pierwszy raz do szkoły. Na pewno ściskając mocno rękę mamy, taty, babci bądź dziadka i są ciekawi tego, jak to w szkole będzie. Zawrą na pewno nowe przyjaźnie, na pewno będą wspierać w tym rodzice, na pewno do dyspozycji swojej mają wychowawców. Wychowawca w szkole to tak jak mama i tata razem w jednej osobie. Pani dyrektor, szanowni goście, grono nauczycielskie, drodzy uczniowie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj razem wspólnie po raz kolejny możemy rozpocząć nowy rok nauki w szkole podstawowej. Domyślam się, że wszyscy cali i zdrowi wróciliście z wakacji z głową pełną pomysłów i marzeń, tak jak mówiła pani dyrektor. Ale patrzę na swoją prawą stronę i widzę te małe, niepewne swego, przerażone szkraby naszych pierwszoklasistów. Proponuję, by dodać im otuchy i żeby cała szkoła była im prawa. Kurator, chciałabym pogratulować dwóm paniom, które otrzymały awans na nauczyciela dyplomowanego. Oczywiście to ciężka praca była, dużo przygotowań, dużo nowych programów, które panie wprowadziły. Chciałam bardzo im pogratulować i wręczyć to na nim nazywa. To jest też pani Łukowska-Zagórska. Bardzo proszę. A myślę, że i nasi uczniowie będą zadowoleni, bo mają wzory. Wzory w nauczycielach, którzy naprawdę dążą do celu, osiągają swoje marzenia i myślę, że patrząc na nich, wy też osiągniecie bardzo dużo. W tym będzie roku szkolnym 813 uczniów, nauczycieli, którzy będą mieli zajęcia, jest 53 i 11 pracowników administracji i obsługi razem. Jest nas duża gromada, ale i uczniów duża gromada, więc ja mam prośbę do rodziców, żeby nas wspierali w tym wszystkim. Szczerze mówiąc, mamy i tatusiowie też są trochę przerażeni, ale nie obawiajcie się, nasza szkoła sobie na pewno świetnie poradzi z waszymi, naszymi pociechami. Kochani, życzę wam udanej przygody z wiedzą i nauką, udanego roku szkolnego, samych najlepszych ocen i świetnej zabawy, bo przez zabawę też można się uczyć. Wszystkiego dobrego. Proszę, pociechy dzisiaj po raz kolejny, czy po raz pierwszy do szkoły. Będę do was, chcę do was powiedzieć parę słów, drodzy uczniowie. Wakacje są czasem przyjemnym i miłym i wyczekiwanym. Ale głowa nam podpowiada, rozum nam podpowiada, że jest jeszcze taki inny czas, bardzo potrzebny w naszym życiu. I to jest właśnie czas szkoły, który nas rozwija, który nas umacnia, który sprawia, że właściwie i dobrze dojrzewamy, stajemy się dobrymi ludźmi, mądrymi ludźmi. I ten czas właśnie dzisiaj, 1 września, rozpoczynamy.
Chciałbym, kochane dzieci, przedstawić wam dwóch nowych... Ksiądz Damian Kuna, tutaj mam po mojej prawej stronie, i ksiądz Andrzej Dębiński z parafii świętego Jana i świętego Michała w Lubawie, waszych koleżanek. I niech tak będzie. Wszystkiego dobrego życzę. Poczet sztandarowy odmaszerować. O bezpieczne rozejście się do klas.